Siemano, odpalam kamerę. Wstydź się przyznać, 12 chyba godzina. Ale mniejsza z tym, coś tam zrobię. Tomeczek wpadł mi odwiedzić. Kto pamięta? Wykonawcy piany pur firmy Crossin. Witam, dzień dobry. Ano się widzieliśmy. Kontrola jakości przyjechała. Tak, po pomiarach. Dostać w ucho przyjechałem, że gdzieś tam coś tam jednak zostało. No ale spodziewaliśmy się, że rury swoje zostawią. Nie przykryliśmy ich tak zgodnie z życzeniem tutaj Emila. No niestety, niestety. Ja ci powiem, że to był mój minus, bo mogłem posłuchać i mogłem być wszystko zasłonięte ładnie, wiesz co chodzi. Dobrą praktyką jest zawsze je przykryć, bo to, że na przykład jak tutaj pójdziemy, jest taki splot, niestety nie mamy zawsze pewności, że za nimi jest ta izolacja pełnowartościowa, dlatego standardowo je kryjemy od zewnątrz po prostu całe. No ale tutaj Emil chciał, żeby był do nich dostęp. No można jeszcze to. No co teraz jest naprawione, tak? Już. No, okazało, znaczy, tak źle znaczy nie było, nie? W ogóle źle. No co no. Ty, dom przecież wykręcił i tak wyniki prawie do pasywnych tamtej szczelności, nie? No. A załóżmy, że jeszcze w ogóle nawet nie jest założona paroizolacja, co dużo ochroni, jak jest bardzo dobrze założona, nie? No na uszczelni to na pewno, nie? No, no. I zawsze jak jest stelaż, to też. No, ja zresztą do inwestora zawsze mówię, że lepiej jak stelaża nie ma, bo mamy pełen dostęp do podłoża jednak, nie? I aplikator pracuje z dystansem do membrany i dzięki temu jest to ciągła izolacja. Tak to trzeba omijać, blisko pistoletem pracować, no to jest zawsze jakieś ryzyko, że gdzieś tam może nie domigrować, szczególnie jak nam ta blacha zasłoni. Nie wiem, tutaj były takie pojedyncze jakieś drobne punkty, widzę. Ale to takie szpileczki chyba, co? Wiesz co, bardziej też może wykrywało ten hak, niż gdzieś tam, no tak, wiesz, bo na pałę szukaliśmy troszeczkę, nie? Bo on odbija promieniowanie, nie? To no, ja wiem, no. Też kamerę mam tu. Tu wiem, że on oszukuje, nie? Blacha trochę załamuje to. A tak, to co, cieplutko w domu. I świeżo, i nie śmierdzi nic. Tak jak ci ludzie boją, że odmiany coś... Ja też się bałem, nie? Bo wiesz... Bo to nie wiem, to chemia jednak, nie? Ale tych historii, ale ja. Wiesz, chemia, to wszystko jest chemia. Styropian też gdzieś jest wypieniany i przełożony tylko w całości do nas, nie? No. Podczas produkcji zawsze jakiś zapach może się wyda sobie dostawać, nie? No ale to widzisz, kilka dni i tematujemy, nie? Teraz to jest totalnie bezwonny materiał, nie? Aha. Ciało stałe. Ja sobie tą gąbkę, co mi wypsikałeś, sobie ją zostawiłem na przyszłość. Za 10 lat ją rozłupię, wiesz co, gdzieś miało. Żeby zobaczyć, jak w środku... Jak tam test ty? Wiem, że robiłeś. Ten test? Spoko, powiem ci. Wyszedł. Sam to, spróbuj. To w ogóle się nie trzyma. No ty, a tego podobno powiedział, że ludzie to dają, nie? Ja też. Zobacz, a ta miała być taka mega. Ta to się zwulkanizowała. No ta trochę łatwiej chyba, co? No też masz dłuższy kawałek. O, tu już bym zerwał folię. Zerwałbyś, widzisz? No. A tu? O, fajnie, stół się rusza. Ta jest szersza, dlatego może folia... Aha, też mi się wydaje. No jednak więcej objętości tego kleju ma. I to będziesz kleił którą? Ja tą zakupiłem. Widziałem. Ale o połowę taniej od tego chyba. No swoje zrobi, nie? No, swoje zrobi na pewno. Co? Jakiś ten? Jeszcze uwagi do mnie? Nie. Co ty? Żadnych nie było od samego początku. U góry sprawdzałeś też na tym, na stryżku? Wszystko było sprawdzane. No tylko, że tam wiesz, ja lufy wywaliłem. Wielkie no, dwie kroki dziury, nie? To też nie jest taka dobra praktyka, żeby krokiew była zawsze odsłonięta, nie? Jednak jak tam nakrokiewo, ta izolacja też przechodzi, nie? Powiem ci tak, kurczę, nie wiem, czy jeszcze dawać więcej izolacji tutaj, czy nie dawać. Nie wiem, ciężko mi to stwierdzić. No miałeś sprawdzane kamerą, miałeś też szczelności. Każde pomieszczenie jest osobno, zauważ, nie? Myśmy tutaj zamknęli. No nie jest, nie ma tutaj takiej, a zresztą podwójna grubość izolacji jednak, bo stryszek też jest ocieplony, także pewnie nie ma takiej konieczności. Nie wiem jak z dźwiękiem z rur, czy będzie się jakieś, różne są opinie, że na przykład potrafi z rur coś tam wiać, nie? Mhm. No. To ja ci powiem, że jak tutaj bym się miał martwić o dźwięk, no to właśnie, co dopiero tu mam powiedzieć? No właśnie, bo teraz tak, termicznie masz tutaj ciągłość izolacji zachowaną teraz, tak? Po naprawie. Aha. Po uzupełnieniu tych tam pojedynczych punktów. No to czyli generalnie on będzie ten, szczelny termicznie ten budynek. Także pewnie obowiązku nie ma. Pytanie jak z tym dźwiękiem, nie? Czy nie warto tego na przykład tam jakąś piątką wełny dla wytłumienia dźwięku jakiegoś tam tętniącego powietrza nie obłożyć? Przecież. Będę tutaj murek murował, bo już bloczki są kupione, także pewnie coś wrzucę, nie?
tak, koszt będzie nieduży, a zawsze spokojniejsza głowa, nie? Bo jak już ten murek postawisz, to już nic nie zrobisz. No dokładnie, ty może nawet teraz tak myślę, ty mam pełno styropianu, to może typowo przykleję go na piankę i zbunkruję wszystko na maksa już. No nie wiem, jak współczynnik akustyczny styropianu trzeba by popatrzeć. Ale to zawsze no tak, kolejna, jakby nie patrzeć. No dobra, Tomeczku, zakasawamy rękawy, zakasamy i pomożesz mi coś dzisiaj, nie wiem. Postaram się. Jakieś, dobrym słowem. Jakieś stelaże czy coś przykręcimy. No, się by nie pociął. Taka wrzutka dla was, kochani. My, ja lecę dalej z tematem. I to na tyle. Pogadaliśmy, posiedzieliśmy, Magda dotarła. Zaczyna sprzątać. Co? Postaramy się ruszyć łazienkę. Także zasuwamy. Zawijamy się do domu. Dzionek zaliczony. Mamy obrysówki wstawione. No i tylko musimy wykręcić teraz ten stelaże. A u góry? Zaraz wam pokażę. Wleciały śmieci generalnie. Także jest wszystko już poukładane. I tak to wygląda. No i to na tyle. To na tyle z dzisiejszego dnia. Pozdrawiam i do następnego. Dzień tak pięknie rozpoczęty, 11 godzina. Co ja mogę powiedzieć, kurczę, jeżeli żona mi przynosi śniadanie do łóżka. Zobaczcie, poczta. No jedź, koleżko. Cyk. No i to, co chciałem powiedzieć. Siema, ziomuś, siema. Chyba ten nasz ziomuś. Tak, nasz ziomuś. Zobaczcie, słupki powstawiali. Wstawiają słupki, odgradzają się, słuchajcie. Całe blokowiska odgradzają, żeby nie było można przejeżdżać. Tam szlaban, tu słupki. Robią sobie normalnie prywatne parkingi z dróg, gdzie normalnie było między można blokami przejeżdżać. Tam też już to zaczynają. Ciekawe jest, czy mi dadzą pilota, bo ja tutaj mam garaż. Może garaż się nie liczy. No szok normalnie, co tu się dzieje. Tam pełno ludzi z Ukrainy sadzą drzewa. Polska mocno się rozbudowuje, że tak jedne powiem. Jedne wycinają, a tutaj... A drugie sadzą. Stawię. No pięknie, dzieje się. No dobra, co robimy? Wyrzucam ten olej, który kupiłem wcześniej, silnikowy, i lecimy na budowę. Coś pościemniać, żebyście widzieli, że coś robimy. Ogólnie to odpoczywamy. No taki dzionek. Na tyle tej wrzuteczki. Jedziemy sobie, zobaczcie, tu nasz domek jest. Także przejeżdżamy, pokażemy okolice. Znaczy okolice nie pokażemy, tylko chciałem te domy pokazać. I chciałem przedzwonić, zapytać się, czy są jeszcze w sprzedaży. Zobaczcie tutaj. Tu jest ta poboczna ulica. Tu jest, słuchajcie, ten dom przy tym rondzie robią. Bardzo blisko. No i ile on tutaj jest? No już praktycznie. No, no i ile? No 5 metrów przy rondzie? I tak jest. No a tutaj są też szeregowce. Vis-a-vis naszego domu. I powiem wam tak, zobaczcie, lecą styropiany w zimę i się nie martwią, że jest zima. O, budowa zamknięta? Co dzisiaj jest? Piątek, nie? I zobaczcie jak budowa wygląda w ogóle, nie? Dachu nie ma, a okna są wstawione. Styropian poprzyklejany, nic nie ma. Dobrze, nie? Deweloperzy budują. Tak to wygląda. Dobra. Dzwonimy. Chcę się dowiedzieć, po ile są te domy. Bo jest na szyldzie napisane od 570 tysięcy. Osiedle Sosanka. Hello?
Dzień dobry, ja bym chciał się dowiedzieć, czy jeszcze te domy szeregowe można tutaj kupić? Coś źle słyszę. Jeszcze raz można powtórzyć? Ja bym chciał się dowiedzieć, czy te domy szeregowe jeszcze są tutaj na sprzedaż, osiedle Sosanka. To już 2 lata temu sprzedane. Wszystkie? Wszystkie. Aha. Chyba, żeby pan był zainteresowany, proszę mi wysłać swój numer, ale na SMS-a telefon. Nie, imię i że pan jest zainteresowany domem Fordonie, bo może coś tam będziemy mieli, dom w szeregu, to bym się do pana odezwał. Dobrze, ale w Fordonie, na jakiej ulicy? Na Fordonie, stary Fordon. Stary Fordon mnie nie interesuje, wie pan, za bardzo, ale... ale... Tylko tam są same domki jednorodzinne. Aha, no. Rozumiem, a pan mi powie, jaka cena? O jakich pieniądzach tam my będzie, rozmawiamy? Tam będzie gdzieś 660 tysięcy, dom duży. Bo ma piwnicę, garaż i parter i górę. Ponad gdzieś tak 140-160 metrów ma. 660 tysięcy i żadne koszty tak. Więcej nie dochodzą za ziemię, tak. za gospodarowanie i tak dalej? Jeszcze panu dochodzi panu koszta notariusza i tak dalej, nie? Czyli w 700 no. się zamknę? Tak, no i prowizja dla mnie niestety, nie? Za coś muszę żyć. Aha, rozumiem. To 700 myślę, że pan się zamknie. Dobrze, dziękuję bardzo. Jak coś, to w kontakcie. Dobra, dzięki. Pozdrawiam. 700 koła za szeregowca. Twierdzi, że wykończony. To nie tak dużo jak po tamtej mance. Po tamtej mance bańka, nie? Tam troszkę dalej. A tutaj 700. 2 lata temu sprzedane wszystkie. Nie, czyli nie zaczęli budować na etapie dziury wszystko było sprzedane. No tak jak mówią, że ludzie nie mają pieniędzy, mówią, że domy się nie sprzedaje, że jest krach, ale tyle opinii chodzi, każdy kto przyjedzie, to wam powiem tak, inaczej mówi, każdy inaczej mówi, to jest, widzę, że nie warto powielać, lepiej zadzwonić, zobaczyć, co się kręci na rynku i się samemu dowiadywać rzetelnie. Bo każdy normalnie w inny sposób lody kręci. Dobra, to na tyle tego. Myślałem, że te domy są na sprzedaż, a tu widzicie, co się dzieje, nie? Ludzi z pieniędzmi nie brakuje. Tylko ja zostałem na lodzie ze swoim burdelosem tutaj. Dobra, to na tyle tej wrzuty. Zasuwam, żeby się wprowadzić. Żebyście, kochani, z ulicy mogli przychodzić i żebyśmy razem imprezowali. O to tutaj chodzi w tym życiu. Pozdrawiam. Ale tak w ogóle to podobał mi się ten gościu. Prowizja dla mnie, ja też za coś muszę żyć. To chyba będzie normalnie nazwa na... nazwa tego odcinka, dobrze mówię? Na pewno. I 2, 1,35, nie, 4 razy 1,35. Nic nie mówiłeś. Mówię 1,35. A to co mamy? 1,35. Aha, tylko nie mamy ile razy? Mhm. Mm
1,35 m mały ten sufit. Sprawdzę jeszcze raz. Morda strzelił. 1,35 m. Metr 35 razy 2, 2,70 m. Się wybudujemy wtedy ten dom, sprzedamy go za 3,5 bańki, bo inflacja rośnie, i kupimy parę szeregowców po 700, 5 wynajmiemy, w jednym zamieszkamy. Co ty na to? Ja mówię do Magdy, Magda mnie tu kręci i się uśmiecha. Magda ma bekę. Magda, ty się nie śmiej, kochanie, tylko zobacz, trzeba interesy robić. Widzisz, że ludzie siedzą, odbierają telefony i za to zarabiają gruby hajs. Nie trzeba w ogóle robić. Wystarczy prowizję pobierać. Coś ja źle w życiu chyba zrobiłem. Którędyś ja poszłem chyba nie tak. Poczynawszy od rzucania kamieniami w szkołę. Tak mi się coś wydaje. Dobra, wyłącz kamerę i się odsuń, żeby cię rykoszet nie trafił z tych opiłków metalu. A ty gdzie masz okulary? Za piękny i za młody, żeby za to płacić. Specjalnie szłam na dół po mnie. Specjalnie po nie szłam. Dobra, mi się założy, bo jak ja oślepnę, to nie będę widział, jaka ty piękna jesteś.
Szybko! Chodź tutaj! Chodź, 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 szybko! Gdzie byłeś? Co robiłeś? Ha? Jak w śmietniku zobaczysz, że grzebiesz, to zobaczysz, jak będzie. Zobaczysz, jak będzie. Maksiu, co ty w ogóle robisz? Siad! Daj łapę. Daj łapę. A gdzie smaczka masz? Smaczka? Nie ma pan smaczka. Ja nie rozdaję. U mnie nie ma co za coś, pamiętaj. Jakimś cudem wszystkie równe, Magda. Niemożliwe. Do szkoły nie chodziłem, a równo obciąć potrafię. Cofnij się. Włączam muzę, będę grać. Music. Music. Czekaj na pana. Ogólnie mamy konstrukcję. Jest zawieszona na rogach tylko. Tu się cała buja, jest luźna, bo chciałem wam pokazać, jak się szybko poziomuje. Laser jest rozstawiony i zobaczcie, tylko generalnie podnosimy, żeby była obrusówka lasera widoczna. Musimy go ciutkę zniżyć. To są milimetry, milimetry, nie milimetry, tylko mili. Jak? Milimetry. Milimetry. Ja miałam koleżankę mili, także pamiętaj. Ja nie będę pamiętał, Magda, twoich koleżanek. Bo później będę wydzwaniał do nich wszystkich. I łapiemy. Widać, gdzie trzeba podnieść. O. I taka to zabawa teraz, nie? Taka to zabawa. Szukanie, gdzie nie widać lasera jeszcze. I mamy jeszcze gdzieś. A tutaj. Cyk. No i mamy. Laser przeszedł.
Laser przeszedł, tylko teraz pozapinać. Poziomkę, kochanie. Czerwoną? Tak. Sprawdzamy teraz. Pizda anioła. No. Mamy. Daj kamerę. Bo to Emil robił. A jak Emil coś robi, to jest... Pizda anioła. No dobra, zapinam wszystko, bo już jest wypoziomowana, tylko pospinam, poskręcam i pomieszczenie gotowe. To na tyle tej wrzutki. Idziemy tak szybko garderobę teraz, czyli czyścimy folię, żeby się dobrze przyklejała na ścianę tą masą bitumiczną. Zrobimy kołnierze. O, standardówka. Tylko, że robimy to dla siebie, a nie na handel. Czyli będzie to dobrze zrobione. Chyba, że Magda zadecyduje, że sprzedajemy i uciekamy do Anglii. Bo jeszcze wam nie mówiłem, ale Magda dzisiaj przeglądała zdjęcia z Wielkiej Brytanii i w ogóle wszystko, samochody nasze, jak tam mieliśmy i dom. I się po prostu popłakała. Także Borysek zaraz ją przytulił. Pies doskoczył. Ja ich przytuliłem i powiedziałem, co będzie chciała, to tak zrobimy. Także zawsze jak Magda szła za mną w zaparte, tak teraz będzie miała prawo wyboru, gdzie chce spędzić swoje całe życie. Dobra. Taka wrzuta, my lecimy z robotą i do następnej wrzutki. Masa bitumiczna. Jeszcze tylko. Zasuwamy. Dobrze, że ją zabezpieczyłem, to może się nie zeschła. Tak całe światło. Magda, tak musisz dobrze te światła zaprojektować w tym domu. Normalnie, żebyśmy nie walczyli z ciemnością. Tym bardziej, że prąd jest za darmo. Dali nam za darmo prąd. Enea nam prąd dała za darmo. To możemy tutaj normalnie halogeny walić. I nie zapłacimy ani grosza. Jest, szedł ten kondom. Ty nagrywasz? Wyłączaj, kochanie, i lecimy z robotą. Koniec tej dobroci. W Polsce jesteś. Trzeba być twardym, a nie miękkim, bo cię powyzywają. Tu wszyscy mają być geniuszami. Tu jest nożyk. Ja nie szukam nożyka. Mm-hmm. Wodzicie. Ty, co panie, zeschło się. Czemu ja tak wcześniej nie robiłem? Czy jestem geniuszem. To na tyle, sam wyłączę. 16 godzina, koniec roboty, brakło nam tych łączników. Tych, nie wiem jak one się nazywają. Jutro będę musiał kupić albo zaraz pojadę w sumie. No i co? Co mamy tutaj w garderobie? Takie tylko wystawione to. No ale jest, jest już porobione wszystko prawie, także jest spoko. To mi tam zajmie
No niech mi zajmie nawet cały dzień. To już będzie, praktycznie zostanie tylko sypialnia. Sypialnię nie mogę ruszyć, bo musi powstać tutaj ściana. Musi tutaj powstać ściana, ona będzie murowana z suporeksu, z tych bloczków. I będzie obtynkowana, albo płyta będzie nałożona na grzebień. To się wszystko jeszcze zobaczy. No i może coś powinien tam wrzucić, no ale kurczę, czy tam będzie szum? Słuchajcie, macie rekuperator, macie taką wiązkę kabli, taką naprawdę dużą. Dajcie mi znać, czy ja to powinienem wrzucić jakąś izolację akustyczną, czy nie, bo jakie tam, kurczę, nie wiem, tu może naprawdę w ogóle huczeć, nie? Nad nami jest rekuperator i cała centrala. Jak się tutaj nie da spać, no to dom będzie gówno warty, nie? To będzie spieprzone wszystko po całości, nie? Jak tu akustyki nie będzie, no też chciałem watą jeszcze to zrobić, regipsem, może podwójne regipsy bym tu przykręcił, chociaż nie bardzo chciałem, ale to zawsze jest dodatkowa akustyka. Zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, dużo nie zostało, ścianę będę murować jutro. A tam będę robić też jutro, później obrysówka. No myślę, że w poniedziałek będziemy zamykać wszystko regipsami, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to będzie. To na tyle z dzisiejszego dnia. Pozdrawiam i do następnego filmu.